Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku gdańskiego magazynu żużlowego. Dzisiaj już taki czas przedświąteczny, za oknami bramy maratońskiej pruszy śnieg, a więc czas wspomnień, czas podsumowań 2018 roku i dlatego spotykam się dzisiaj ze szczególnymi gośćmi. Moimi gośćmi są pan Zenon Plech, legenda polskiego żużla, legenda gdańskiego speedwaya, wicemistrz świata. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami również pan Mirosław Berliński, człowiek od wielu lat zawsze związany z Gdańskiem, najskuteczniejszy żużlowiec gdańskiego klubu w historii, aktualnie trener Zrunek Wybrzeża Gdańsk. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami Marcin Lijewski, tak naprawdę człowiek wywodzący się tutaj niedaleko z hali przy zawodników. Tutaj stawiał te profesjonalne pierwsze kroki w piłce ręcznej, aktualnie trener Energii Wybrzeża Gdańsk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, dzisiaj spotykamy się w takim szczególnym okresie przedświątecznym. Marcin, jak to wygląda u Ciebie w domu? Już przygotowania w pełni? Pomagasz żonie? Czy żona sama wszystko ogarnia? Jak to wygląda u Ciebie? U nas święta Bożego Narodzenia są szczególne, tak? To są dla nas najpiękniejsze święta, najradośniejsze, ale też jest dużo, dużo stresu, gdyż żona ma bardzo dużo pracy w tym okresie przedświątecznym. I te przygotowania są takie naprawdę bardzo, bardzo mocno napięte. W tym roku kończymy remont naszego domu. Tam parę rzeczy trzeba było wymienić, także dołożyliśmy sobie ekstra obowiązków, ale zawsze wychodzimy z tego obronną ręką i podejrzewam, że w tym roku również zasiądziemy do kolacji wigilijnej wszyscy zdrowi, uśmiechnięci, zadowoleni. Panie Zenonie, jak to u pana wygląda? Jeszcze muszę kupić choinkę. Jeszcze choinka została dzieciakiem. No ale trzeba moje przygotowania zrobić. Choinkę już mam zamówioną, bo jedzie z Danii. Ojej. No. A to takie specjalne drzewko? No to jest ten świerk syberyjski, także długo stoi. Te grube igły, nie, naprawdę. Długo stoi i warto. No to mamy rady dla tych, którzy zastanawiali się nad choinką. Ja dodam, że jak przyprowadzałem się do Gdańska, poznałem moją żonę z teściem, jeszcze wtedy moim przyszłym teściem. Zakupiliśmy ileś tam malutkich drzewek takich ze szkółki leśnej i posialiśmy na naszej działce i na teściu w działce. I teraz te malutkie choinki są już naprawdę, naprawdę wielkie. I my co roku ścinamy jedną i sobie przynosimy do domu. Także choinkę mamy własną. To jest właśnie czas takich wspomnień. Wspominamy również te kwestie sportowe. Wiemy, że niegdyś Wybrzeże to klub wielosekcyjny i za czasów pana Zenona, pana Mirka, ale również za twoich czasów, Marcin. Od ciebie zacznę tak naprawdę. Lata, koniec lat 90., rok 99, 2000, Mistrzostwo Polski z Wybrzeżem i potem rozpocząłeś tą swoją przygodę z Orlen Wisłą Płocko-Roczną i potem przygoda w Niemczech. Jak wspominasz tutaj pobyt w Gdańsku, w Wybrzeżu? Chyba fantastycznie, bo to tak naprawdę wypłynęłeś tutaj na szerokie wody. Zespół z Wybrzeża, klub z Wybrzeża zainteresował się mną, kiedy jeszcze byłem juniorem. W 96 roku bodajże zostałem ściągnięty do Gdańska. Rozpocząłem równolegle studia na AWF-ie i to było oczywiście dla młodego chłopaka coś niesamowitego. Przypomnę, że pochodzę z Ostrowa Wielkopolskiego. Miasto fajne, urokliwe, aczkolwiek małe. Tutaj zostałem wrzucony do tej trójmiejskiej metropolii i trzeba powiedzieć, że troszeczkę się zachłysnąłem możliwościami, jakie daje to miasto. Oczywiście momentalnie poznałem wielu wspaniałych ludzi. Był Daniel Waszkiewicz, który do tej pory jest też moim mentorem. Daniel przez kilka lat budował zespół, który, tak jak już wspomniałeś, w 99 roku zdobył pierwsze Mistrzostwo Polski. Także ze strony sportowej to był jak najlepszy wybór dla mnie, ze strony życiowej również, gdyż tutaj poznałem moją żonę, która mieszka niedaleko stąd, na Olszynce, także kamienie wyrzucić. To były tak naprawdę złote czasy Wybrzeża, bo i wy zdobywaliście medale, zdobywali również żużlowcy. Ocieraliście się, że tak powiem, o żużlowców, żużlowcy o was pod tym względem, że się spotykaliście, rozmawialiście o swoich dyscyplinach? Jak to wyglądało? Czasami gdzieś tam się mijaliśmy, my kończyliśmy treningi, oni zaczynali, albo na odwrót.
Oczywiście uczęszczaliśmy na mecze, jeżeli tylko była ku temu okazja. Pamiętam doskonale sezon, kiedy pozyskaliśmy mistrza świata, Tony Rickardsona. I tutaj ten nasz stadion pękał w szwach. Sezon zakończył się brązowym medalem, także był to ogromny sukces dla naszego klubu. Mieszkałem również w jednym budynku z żużlowcami, także ten kontakt był może nie taki, jak mamy na co dzień z piłkarzami ręcznymi, ale oczywiście pozdrawialiśmy się, mówiliśmy sobie cześć. Niedawno spotkałem Cegielskiego na jakiejś gali, także rozpoznał mnie, także gdzieś te przyjaźnie są. Panie Mirku, jak to było w waszych czasach? Też się gdzieś tam mieszały te dyscypliny. Był żużel, była też koszykówka, która gdzieś tam miała swoje sukcesy, żużlowcy mieli swoje sukcesy. Jak to wyglądało w waszych czasach? To były czasy bardzo odległe. Wspomniałeś o koszykówce, nawet mecze Edwarda Jurkiewicza się oglądało, Cegielskiego. Było paru takich zawodników rangi w kraju najlepszych. No, były to czasy, gdy właśnie powstała hala GKS-u, gdzie właśnie piłka ręczna się rozwijała. No i te lata też wspominam, właśnie 99-2000, co piłkarze ręczni zdobywali mistrza Polski. No ja wtedy też pełniłem już funkcję kierownika, no zawsze gdzieś tam się mijaliśmy na schodach. Panie Zenonie, jak to wyglądało z Pana perspektywy? Gdzieś tutaj uczęszczał Pan na mecze, czy to koszykarzy, czy być może piłkarzy ręcznych? Na wszystkie mecze rozgrywane, powiedzmy, zimą, czyli na piłkę ręczną, na siatkówkę kobiet, gadanie spójnie, wchodziło się wszędzie. Początek lat, powiedzmy, jak przyszedłem tylko do Wybrzeża, no to mieliśmy w poniedziałek taki dzień po zawodach, że spotykaliśmy się na saunie na starcie i bokserzy, powiedzmy, i koszykarze, piłkarze ręczni, wszyscy razem w jednej saunie. To coś wspaniałego. Można było się wymienić doświadczeniami. Tego po prostu w tej chwili już nie ma, no bo są kluby najczęściej jednosekcyjne, a wtedy były wielosekcyjne. Podlegaliśmy pod gwardyjski pion sportowy, który dawał również pieniążki. Zupełnie inaczej to było prowadzone, bo zawodnicy byli prowadzeni, zakładając, ponieważ to był gwardyjski klub sportowy, przez policję. Byli na etacie w policji, tak to inaczej poukładane. No właśnie, mówił Pan o przyjściu do Gdańska. To był szczególny okres i dla Pana kariery, i także dla całego środowiska żużlowego. Wówczas te transfery nie były aż tak popularne, ale Pana transfer to przeszedł do historii. Zamienił Pan Gorzów na Gdańsk i to się odbywało w takich szczególnych okolicznościach, bo gdzieś tam Pana zawiesili chyba na 2 lata. Nie chcieli, żeby Pan przeszedł do Gdańska. Takie ciekawe okoliczności tego transferu były. Dlatego wylądowałem w Paszówskiej Brygadzie WOP na 2 lata. Zostałem po 2 latach, musiałem zdać egzamin, żeby zostać plutonowym w tym wojsku. Co prawda dzisiaj można powiedzieć, że żadnej nocy w wojsku nie spałem, no ale byłem. To ja się zastanawiam się nad tą genezą przyjścia do Gdańska. Co zadecydowało? Dlaczego Pan chciał akurat tutaj przyjść, jeździć? Może wyjazdów do Anglii, tak? Tak, no bo jakby Pan prześledził tą moją karierę, bo ja jeździłem 75-76 w Anglii. Miałem przyrzeczenie, że mogę dalej jeździć. No niestety władze klubu w Gorzowie nie zgodziły się. Dlatego napisałem podanie o zmianie barw klubowych. Chcieli mnie zawiesić, no to poszedłem do wojska, ponieważ to był gwardyjski klub, który podlegał pod WOP, podlegał pod tą dziedzinę, powiedzmy, wojska. Panie Mirku, zastanawiam się, jak Pan wspomina przyjście Pana Zenona. Akurat taki moment zapamiętałem bardzo dobrze. To był 77 rok. Zenek z Ameryki przyjechał. Buty, kołbojki po same kolana. Kapelusz, jakby to było sombrero, niesamowite. Jak dziś to pamiętam, po parkingu właśnie chodzi, było to coś niesamowitego, a takiego człowieka spojrzeć. Też
chciałbym się skupić na panu, bo pan tak naprawdę jest przez całe życie związany z Gdańskiem. Pan Zenon jest takim gdańszczaninem z wyboru. Marcin w Gdańsku zaczynał do Gdańska, teraz wrócił, stara się odbudowywać tak naprawdę piłkę ręczną w Gdańsku. Jeżeli chodzi o pana, gdzieś pojawiała się po drodze myśl, być może, żeby coś zmienić, żeby zmienić barwy klubowe, żeby ten Gdańsk na chwilę opuścić świeży... Rozumiem twoje pytanie. Z mojej strony takiego, że już nie było, bo jednak, no, jak to można powiedzieć, człowiek był zasiedziały w tym Gdańsku, ale pojawiały się takie właśnie propozycje z innych klubów z Polski, co tak między nami zawsze tam jakieś korespondencje się odbywały, czy do telegramy przychodziły. No, jeden telegram przychodzi, mieszkanie czteropokojowe, czeka na zasiedlenie, proszę przyjechać, jeżeli już o takich rzeczach można wspomnieć. Także nigdy nie, oczywiście Gdańsk zawsze był szczególny i pan po tych szczeblach w gdańskim klubie się piął, nieważne, niezależnie od czasów, pan zawsze był na straży, że tak powiem. Był pan kierownikiem drużyny, pracował pan w klubie, no teraz jest pan trenerem z Dunek Wybrzeża, więc to jest chyba taka laurka już wystawiona pola. No tak, ja jako zawodnik, później kierownik drużyny, aktualnie trener, zawsze się starałem wykonywać tę pracę dobrze. A i że zostało to docenione, to tylko chwała tym ludziom, którzy mi to zaproponowali. No, lubię to robić, dlatego to robię. Marcin, cofnijmy się jeszcze do końca lat 90. Ciężko było stąd odejść? Ciężko było opuścić Wybrzeże? Wiemy, że tam już ta piłka ręczna podupadała po tych mistrzostwach Polski. Zaczęły się problemy w klubie. Poszedłeś potem do Wisły Płock. Zastanawiam się, jak ty wspominasz to odejście tutaj z Gdańska. No, było mi bardzo ciężko, no, nie ukrywam, że robiłem wszystko, co mogłem, żeby w tym Gdańsku zostać, ale niestety nasz klub popadł w dosyć poważne problemy finansowe i bodajże już rok później sekcja piłki ręcznej przestała istnieć, także z perspektywy czasu ta decyzja o opuszczeniu klubu okazała się dobra, aczkolwiek zawsze wiedziałem, że tutaj wrócę, tak? Te kluby, które były po drodze, czy to był Płock, czy Flensburg, czy Hamburg, to były jakieś tam przystanki w mojej karierze i takie sobie złożyłem przyrzeczenie, że tak jak rozpocząłem swoją przygodę z wielką piłką ręczną tutaj w Gdańsku, to będę chciał ją zakończyć i jestem takim szczęściarzem, że mi się to udało. No właśnie to było kolejne pytanie, czy zawsze miałeś gdzieś w głowie, że tu wrócisz i będziesz się starał, czy to działać w piłce ręcznej, czy po prostu będziesz chciał tutaj żyć w Gdańsku? Wyjeżdżając stąd już mieliśmy wybudowany dom z żoną, oczywiście dzięki pomocy naszych teściów, bo jeszcze wtedy sami byśmy nie mogli sobie na to pozwolić, także to było oczywiste, tak, że gdzieś tam trzeba ruszyć świat, tych pieniążków troszeczkę nazbierać, dopóki taka okazja jest, ale tak jak już powiedziałem wcześniej, plan docelowy to jest Gdańsk, zresztą no to jest najlepsze miejsce do życia w Polsce i to potwierdzą nie tylko gdańszczanie, ale chyba wszyscy ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, czy to na wakacje, czy chociaż przejść się po Starówce i zwiedzić to miasto, bo często ludzie nie doceniają to, co mają, a my mamy naprawdę wiele. To jeszcze wrócę. Wróciłeś w roli zawodnika do Gdańska. Tak. Jeszcze starałeś się pomóc Wybrzeżu w Superlidze. Potem zdecydowałeś się na tą karierę trenerską razem z Damianem Wleklakiem i ze sztabem ludzi, którzy za to odpowiadają. Staracie się odbudować tę piłkę. Idzie wam to całkiem nieźle, bo Wybrzeże jest solidnym ligowcem, ale chwała za to, że tak naprawdę zdecydowaliście się, bo to był od początku ciężki projekt. Ciężko było to wszystko poukładać. Fakt, jesteśmy na dobrej drodze. Ja, że tak powiem, przyszedłem niejako już na gotowe, tak? Bo ta najtrudniejsza praca, ta praca u podstaw była już wykonana parę lat wcześniej. Jestem zaszczycony, że zostałem poproszony, żeby kontynuować ten projekt. Oczywiście z roku na rok rośniemy w siłę, jeśli mogę tak powiedzieć. Problemy mamy takie same jak każdy inny klub w tych czasach. Wiadomo, że nie jest łatwo prowadzić klub w czasach obecnych, ale podjęliśmy rękawice i walczymy. Mam nadzieję, że ta tendencja wzwyżkowa będzie cały czas kontynuowana. Panowie, takie pytanie ogólne. Zastanawiam się, czy kiedyś byłoby jeszcze możliwe połączenie sekcji piłki ręcznej żużlowej, powrót do takiej
fantastycznej historii zdobywanie razem sukcesów pod jednym szyldem. Gdzieś udałoby się gdyby były pieniądze, na pewno by tak się stało. No. Chyba musiałby ten stary system wrócić do Polski, już raczej nie wróci. Także oczywiście nie, żebym tęsknił za tym, co było kiedyś, aczkolwiek wszystko determinują pieniądze, tak? Tak. Jeżeli są pieniądze, jeżeli jest to takie płynne, sowite finansowanie, wtedy taka wizja klubu wielosekcyjnego jest jak najbardziej możliwa. W czasach obecnych praktycznie każdy grosz trzeba... Przy tym budżecie to jest... Trzeba wyszarpać, gdzieś wychodzić, wydeptać. Ja wiem, ile Damian Bleklak wkłada pracy, ile zaangażowania w to, żebyśmy my w ogóle mogli wystąpić w lidze. To jest naprawdę... Chylę czapkę tutaj na łamach telewizji i gratuluję Damianowi i innym ludziom związanym z projektem. Wybrzeże zawsze miało silną piłkę ręczną. Ja pamiętam puchary, jeszcze grali na stoczni. Zresztą, co to dużo mówić, Krowicki jest chyba trenerem reprezentacji kobiet. No, też był zawodnik. Przepiękna, bogata historia Wybrzeża dzisiaj w tak naprawdę dwóch wydaniach, czyli piłkarzy ręcznych i żużlowców. Piłkarze ręczni w trakcie sezonu, na żużlowców jeszcze czekamy, jesteśmy po okienku transferowym. Mamy Państwu z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a także Nowego Roku życzymy wszystkiego najlepszego i w tym 2019 roku wielu, wielu sportowych emocji. Dziękujemy. Dziękujemy.